Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano, witam was w serii pytań i odpowiedzi. Mam tutaj przygotowane pytanie od użytkowniczki Amperfekcjonistka dotyczące tego, jak przestać przejmować się opinią innych ludzi. Także, jeżeli chcecie uzyskać odpowiedź na to zagadnienie, na to pytanie, pozostańcie ze mną do końca tego nagrania. Czytamy. Dokładnie tak jak powiedziałem, jak przestać przejmować się opinią innych. Zagadnienie wydaje się być dosyć proste, co nie? Ja już nagrywałem kilka filmów na ten temat, tak mi się wydaje, że już nagrywałem. Tak, nagrywałem, z tego co pamiętam. I na pewno w sieci, w internecie znajdziecie całą masę nagrań na ten temat. I dzisiaj pomyślałem, że poruszę to zagadnienie troszeczkę z innej perspektywy, to znaczy z perspektywy, o której prawdopodobnie nikt z was nie słyszał. Mianowicie, zacznijmy sobie od bardzo prostego pytania. Dlaczego przejmujemy się opinią innych ludzi? I dlaczemu chcemy przestać przejmować się opinią innych ludzi? Bo gdy mamy taką frazę opinia innych ludzi, to my kierujemy naszą uwagę na zewnątrz. No, to jest opinia innych ludzi, ja chcę przestać przejmować się opinią innych ludzi, ja chcę mieć kontrolę nad tym, jak myślą inni ludzie, ja nie chcę, żeby to miało wpływ na mnie. I bez względu na to, do jakich wniosków dojdziemy, szukając odpowiedzi na to pytanie, to za każdym razem kierujemy naszą uwagę na jakąś tam opinię innych ludzi, na jakiś tam innych ludzi. No ale, jak wiadomo, nie mamy kontroli nad tym, jak myślą inni ludzie. Mało tego, my praktycznie nie mamy kontroli nad tym, jak my sami myślimy, więc jak możemy oczekiwać w ogóle tego, że będziemy kontrolować myślenie innych ludzi? No ale wiecie, przejdźmy do tego poziomu troszeczkę wyżej. Mamy tutaj kwestię przejmowania się. Tak? Czym jest to przejmowanie się? Jeżeli przejmujemy się opinią innych ludzi, to co tak naprawdę czujemy pod płaszczem tego przejmowania się? Dlaczego w ogóle skupiamy na to swoją uwagę? Dlaczego w ogóle zwracamy na to swoją uwagę? Ano, wynika to z kilku kwestii. Przede wszystkim boimy się. Jeżeli przejmujesz się opinią innych ludzi, to tak naprawdę masz na myśli swój własny lęk. Boisz się opinii innych ludzi. I teraz pytanie, dlaczego się boimy? Dlaczego boimy się innych ludzi? Ano, boimy się tego, że ktoś może nas skrzywdzić. Boimy się tego, że ktoś może nas zniszczyć, zdeptać, zabić. Innymi słowy, mamy takie poczucie, że opinia innych ludzi jest ważna, jest cenna i że może wyrządzić nam krzywdę. Ewentualnie może zrobić coś nam. Innymi słowy, mamy taką identyfikację z opinią innych ludzi, że ona ma wpływ na to, jak się czujemy sami ze sobą. Wiecie, to co ja tutaj mówię, to są proste banały, nie? Ale to jest ważne, żebyśmy sobie o nich przypomnieli, ponieważ w tych banałach znajdziemy wszystkie odpowiedzi. Czyli boimy się odrzucenia, tak? Boimy się tego, że inni ludzie nas odrzucą, że nie będziemy przynależeć do innych ludzi, że nie będziemy należeć do plemienia, że jak nam się będzie działa krzywda, to nie będziemy mieli kogo poprosić o pomoc, że zostaniemy sami, tacy słabi i wyizolowani, że nie będziemy mieli kogo prosić o pomoc. No i wiecie, skąd biorą się te przekonania, skąd my to w ogóle wiemy? Wiemy o tym, bo w dzieciństwie nam powiedziano, że mamy być mili, mamy być uczynni, mamy nie biegać, nie wrzeszczeć, mamy przestać zachowywać się jak dzieci, mamy przestać płakać i się mazać, mamy być dojrzali, silni i odpowiedzialni, mamy odrabiać pracę domową, mamy być grzeczni. I my dorastamy w takim przeświadczeniu, że mamy być grzeczni. I żeby wyrobić w sobie ten sens takiej grzeczności, zaczynamy oceniać siebie. I wiecie, to jest trochę zabawne, nie? Ale nam się wydaje, że inni ludzie nas oceniają. Że bardzo nas oceniają. Ale zapominamy o tym,
że tak na dobrą sprawę sami oceniamy siebie najbardziej. To jest chyba najzabawniejsza rzecz na świecie. Im bardziej wydaje ci się, że inni ludzie cię oceniają, tym jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu sam oceniasz siebie. A ta ocena innych ludzi jest po prostu twoją projekcją. Bo ja się założę, że ludzie wcale cię tak mocno nie oceniają. I nie jest to tak częste. Założę się, że wiele ludzi wcale nie ma na celu ocenić ciebie w takim negatywnym charakterze. Albo nawet są tego nieświadomi, że oceniają. I tak na dobrą sprawę robią to nieumyślnie. I gdy ty jako człowiek zdasz sobie głęboko sprawę z tego, czym jest ocena i skąd się bierze, możesz przestać się przejmować tą oceną. Bowiem ta ocena zawsze dotyczy bezpośrednio ciebie i uderza w ciebie i dotyczy twojego sensu tożsamości. I to wiecie, to wyjaśnienie jest na takim poziomie psychologicznym, nie? Takie intelektualne wytłumaczenie. Ale wypadałoby coś zrobić również na płaszczyźnie emocjonalnej, żeby się, no, nie przywiązywać, tak? Bo mówiąc tutaj przywiązanie, mam na myśli emocje, czyli to, że dana ocena, dana opinia wywołuje w nas określoną reakcję. No i tutaj możemy skorzystać z takich narzędzi jak świadomy oddech, medytacja, utrzymywanie wewnętrznego spokoju i równowagi i możemy to wyrobić sobie bez względu na opinie innych ludzi. No ale co, gdy przebywamy w jakimś toksycznym środowisku, gdzie mamy styczność z osobami naprawdę takimi zgryźliwymi, może narcystycznymi, trochę sarkastycznymi, mamy do czynienia z osobami może jakimiś nerwowymi albo, no, takimi, które po prostu bardzo dużo oceniają, bardzo osądzają i, no, są takie, że w ich obecności zaczynamy jednak przejmować się tą opinią, tak? Po prostu, tak, mówiąc bardzo prosto. No to co możemy wtedy zrobić? No możemy zrozumieć to, jak działa ten mechanizm. Możemy stać się bardzo mocno świadomi siebie i ugruntowieni w ciele, że, no, te emocje nie będą się w nas wyzwalały. No i ewentualnie możemy zmienić otoczenie oraz środowisko. No bo, no, nie ukrywając, środowisko ma na nas jakiś tam wpływ. Lecz przede wszystkim to, co możemy zrobić również sami dla siebie, niezależnie od otoczenia, to jest to, że możemy sobie wyrobić sami dla siebie, możemy sobie wyrobić świetną opinię w sobie, w swoim środku. I to jest to, czego ty tak naprawdę chcesz. Nawet gdy przestaniesz przejmować się opinią innych ludzi, to chcesz również wyrobić fajną opinię sam o sobie. I to się nazywa poczucie własnej wartości. I na twoje poczucie własnej wartości mają wpływ takie czynniki jak dialog wewnętrzny, czyli to, jak rozmawiasz sam ze sobą, twoje własne osiągnięcia, twoja dyscyplina w życiu, twoja rutyna, to, jakie masz kompetencje i czy masz to wewnętrzne przekonanie, że możesz sobie poradzić, że sobie poradzisz. No jak wyrobisz sobie tą świadomą opinię sam o sobie, to zgadnij co? Naturalnie opinia innych ludzi nie będzie na ciebie wpływać. Będziesz robił to, co powinieneś zrobić, bez względu na to, jak ocenią cię inni ludzie. I nie będziesz trwonił czas na to, aby ciągle kontemplować to, czy komuś się spodoba albo nie spodoba to, co robisz. I wiecie, ja tutaj nie mam na myśli tego, że możesz być narcystą, tak? I tak tylko zapatrzony w siebie, bo, no wiadomo, warto jest mieć na uwadze innych ludzi i, no i mieć pewnego rodzaju świadomość tego, jaki ma się wpływ na tych ludzi. Ale tutaj, na tej takiej płaszczyźnie poczucia wartości, na tym nam tak naprawdę zależy. No bo to przejmowanie się opinią ludzi to jest taka, wiecie, kwestia emocji.
poczucia winy, poczucia żalu, poczucia niepewności, poczucia przytłoczenia, poczucia wstydu, jakbyś się wstydził siebie. I to są emocje, jakie my mamy sami w sobie. I to te emocje są do przepracowania. Może gdzieś w dzieciństwie cię ocenili, osądzili, odrzucili, rodzice cię krytykowali. I to wszystko jest po prostu do wypracowania. Bardzo duża ilość tych rzeczy, z którymi mamy problem na co dzień, to są po prostu schematy z naszego dzieciństwa. Nieświadome, nieprzerobione. Już samo uświadomienie sobie tego, takie intelektualne, bardzo dużo wnosi, bo gdy my zdamy sobie sprawę z tego, że nasze reakcje są bez sensu, nie mają logicznego podłoża, są kompletnie irracjonalne, to wtedy co możemy zrobić? Możemy się zacząć śmiać, śmiać z tego co czujemy i przestać traktować to tak bardzo na poważnie. Ja wiem, że łatwiej jest powiedzieć niż zrobić, ale moim zdaniem w zdrowym, takim zrównoważonym życiu i rozwoju, no lepszej definicji nie jestem w stanie tutaj wam przedstawić. Filmy na temat poczucia wartości już nagrywałem, serdecznie polecam. Inteligencji emocjonalnej. To jest praktycznie to samo. Świadomość, uważność, bycie, obecność, tu i teraz. I świadomość swoich uczuć i emocji. I pozwolenie sobie na to, żeby one były. Bo nie zawsze będziesz pewny siebie. Nie zawsze będzie wszystko ok. Ważne, żebyś to po prostu akceptował. W poczuciu obecności. I pozostawał z tym, co czujesz. A zrozumienie logiczne samo do ciebie przyjdzie. Naprawdę. Przyjdzie. Przyjdzie samo. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie, że jesteście tutaj ze mną i je zobaczyliście, obejrzeliście do samego końca. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, napiszcie komentarze, zostawcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczyska. Miłego. Elo. Buźka.